o weekendowych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem rozmawiać będziemy z Rafałem Kotem. Dobry wieczór. Pierwsze Dobry pytanie wieczór. dotyczy Andrzeja Stękały, bo tu z jednej strony pierwsze podium, ale z drugiej strony też dziś dyskwalifikacja. No tak, wczoraj był ten najbardziej radosny dzień w jego karierze jako skoczka. W końcu stanął na podium Pucharu Świata. To wszyscy mu przepowiadali, że to jest kwestia czasu i on był też szczęśliwy, że udało się to zrobić u nas, na polskiej ziemi, w jego ukochanym Zakopanem, na Wielkiej Krokwi. Andrzej nieźle skakał. No niestety, no przykra wiadomość, został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart. To się tak mówi, ale chodzi to o za mało ważył w stosunku do tego. Tam różnica była podobno spora, bo nawet koło kilograma. No niecały kilogram, ale to jest to dość sporo. I teraz tak, zawodnicy się ważą, są przez siebie sami kontrolują z wagą, tak samo sztab szkoleniowy kontroluje. No wczoraj wygrywa. Ten stres z tym związany, no coś poszło nie tak, nie zostało to dzisiaj do końca skontrolowane, bo ja pamiętam, jak ja byłem w kadrze, Adam Małysz wtedy skakał, to zawsze zawodnik wychodząc z szatni, z nartami, ze sprzętem, wcześniej był ważony, sam mieli wagę, sami się kontrolowali i było wiadomo, że jeżeli ważą za mało, trzeba było albo, jak to się mówi, dopić wody mineralnej, albo w skrajnych przypadkach też żeśmy u Adama Małysza skracali narty, czyli brało się taki specjalny pilnik, tarnik i przody pół centymetra, tyły, piętki pół centymetra, no i wszystko się zgadzało. Tutaj w tej ferworze, myślę, tego pucharu na Wielkiej Krokwi, coś tam nie zafunkcjonowało z tych rzeczy, no i niestety po skoku okazało się, że ta niedowaga zawodnika jest zbyt duża, no i niestety został zdyskwalifikowany. Takie rzeczy się zdarzają. Pozostałym naszym skoczkom też słabiej dzisiaj poszło. Dawid Kubacki dopiero szósty. Dopiero. To nie jest złe miejsce. Miejsce w dziesiątce jest miejscem dobrym. Dawid był jedenasty, więc awansował o pięć pozycji, także ten drugi skok już był naprawdę bardzo dobry. No niemniej jednak no, u nas liczyliśmy na więcej, że te skoki, że będzie ich więcej w dziesiątce, że będziemy mieli kogoś na podium. No tak się dzisiaj nie stało. Dzisiaj ta klątwa tej niedzieli, tego drugiego dnia jednak trzyma nas, dopadła i nie możemy sobie z tym poradzić. Słabiej Kamil Stoch, który naprawdę coraz bardziej w jego wypowiedziach widzę taką nutkę takiego zrezygnowania, takiej niepewności, że nie wiedzą, co jest ze sztabem szkoleniowym. To też nie pomaga. Słabiej dzisiaj Piotr Żyła, który nie wchodzi w ogóle do trzydziestki. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie o przewidywania w związku z przyszłotygodniowym konkursem mieszanym. No, panie nam rosną w siłę, można powiedzieć. Nieźle zaprezentowały się na Mistrzostwach Świata Juniorów. Mamy tylko te młode, prawda, raczej zawodniczki. Wystartują po raz pierwszy w tym sezonie mixty jako w Pucharze Świata. No, myślę, że jedziemy tam w silnym składzie. No i zobaczymy, na jakim etapie tej drabinki, hierarchii w skokach mieszanych znajdujemy się w tej chwili. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem był Rafał Kot.